Firma Raben rozpoczęła projekt Kobiety na ciężarówki. Chcielibyśmy poprzez ten projekt zachęcić kobiety, aby robiły odpowiednie kwalifikacje i zaczęły pracować na stanowisku kierowca na wszystkich autach ciężarowych, zarówno czy to będzie duży zestaw, czy mniejsze auto typu średniak. Zaczynałam od busów, bo chciałam jeździć. Podobały mi się trasy, podobały mi się dostawy. Jeździłam busem przez kilka miesięcy, ale zauważyłam tam taką dziewczynę. Patrzę, wow, ja też bym tak chciała. I od tego momentu tak się zaczęło. Sukcesywnie postanowiłam robić prawo jazdy i szukałam pracy na początku. Jeździłam na kontenerach morskich. Wiadomo, no, ludzie opowiadali, że fajne, że dla kobiety na początek będzie ok, więc tak zaczęłam. A w Rabenie moja przygoda trwa już ponad 2 lata i jak na razie nie mam zamiaru jej kończyć, więc chyba dobrze jest. Początki były trudne, tak? Bałam się tego, że spotkam się z negatywną opinią ze strony mężczyzn, że im nie będzie się to podobało, że kobieta jeździ, że chce im zabrać jakby męski zawód. Natomiast po weryfikacji, tak jak już siadłam, spotkałam się jednak z bardzo dużą aprobatą tego, że wow, że kobieta jeździ. Jakoś dałam radę. Zacząłem zatrudniać kobiety z powodu tak naprawdę niedoboru kierowców. Tak naprawdę pierwsza kobieta trafiła z polecenia syna, który też jest u nas kierowcą. Zaczęła pracę 3 lata temu i od tamtej pory podjęliśmy decyzję, że tak naprawdę kobiety nadają się do tej pracy. Jeżeli kobieta przychodzi z praktyką, to tak naprawdę startuje, można powiedzieć, po kilku dniach szkolenia typu dokumenty, terminal. A jeżeli przychodzi kobieta bez praktyki, jak najbardziej ma pomoc drugiej kobiety, która ją szkoli przez tydzień, dwa, w zależności od tego, ile ta nowa kobieta potrzebuje czasu na to, żeby się wdrożyć w pracę kierowcy i czuć pewnie na drodze, żeby samemu rozpocząć pracę.